Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia chleba z płaskórki. Jest to pierwszy gatunek zboża udomowiony na Bliskim Wschodzie. Najbardziej zdrowy, bo nie toleruje żadnych dodatków w glebie oraz odporny na wszelkie choroby. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dokładny opis. Do zrobienia chleba z płaskórki potrzebujemy mąkę pełnoziarnistą z płaskórki, aktywny zakwas, ja mam żytni, woda letnia, sól i olej bądź oliwa. Do aktywnego zakwasu sypujemy mąkę. A na naszym kanale znajdziecie chleb na zakwasie z mąki żytniej. Kliknijcie tutaj kartę. Dodajemy sól i partiami wlewamy wodę i zaczynamy mieszać. Woda nie może być cieplejsza niż 37 stopni. Maksimum 37 stopni. Chleb mieszany łyżką. Nie do końca. Najpierw łyżką. Tyle, ile się da, to mieszamy łyżką, a następnie przechodzimy do mieszania ręką. I jeszcze mała wskazówka, w zależności jak gęsty macie zakwas, bo może być bardziej gęsty lub bardziej rzadki, jeżeli jest bardziej gęsty, to dodajcie parę łyżek, 2-3 łyżki wody więcej. A jeżeli macie rzadszy, to trzeba parę łyżek wody odjąć. Ja już teraz przechodzę do mieszania ręką. Dodajemy olej i dokładnie wyrabiamy. Jeśli nie macie zakwasu, to zróbcie prosty i szybki chleb na drożdżach, mieszany. Kliknijcie kartę. Ciasto już mamy wyrobione i przekładamy do wysmarowanej foremki. Foremka o wymiarach 11 na 25 cm. Ciasto rozklepujemy po całej powierzchni foremki. Żeby sobie pomóc, możemy dłoń zamoczyć w wodzie i wtedy łatwiej nam będzie ciasto rozprowadzić po całej foremce. Chlebek, żeby z wierzchu nie wysechł, ciasto, żeby z wierzchu nie wyschło, okruszamy mąką, dosyć obficie. Ciasto zostawiamy teraz do wyrośnięcia, do podwojenia swojej objętości. I przykrywamy ściereczką, żeby sobie w cieple rosło. Takie wyrastanie może trwać 3 godziny, 4, a nawet do 5, w zależności jak ciepło mamy w domu. Chlebek już wyrósł, więc przystępujemy do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy na 220 stopni i po nagrzaniu chleb wkładamy i zmniejszamy temperaturę do 200 stopni i pieczemy 45 minut. Grzałka góra-dół. Chlebek, obchodzimy się z nim bardzo ostrożnie, żeby nie stuknąć, żeby nie opadł. Delikatnie wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Chlebek upieczony, więc wyjmujemy z foremki.
Po upieczeniu uchylamy piekarnik i zostawiamy tak na około 10 minut. I po 10 minutach możemy chlebek wyjąć na kratkę do wystudzenia. I zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Później pokażę, jak wygląda. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Chlebek już wystygł, więc przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Chlebek jest idealny i polecam Wam go zamiast zwykłego chleba pszennego, to właśnie z mąki płaskórki. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia chleba tostowego i chleba orkiszowego na zakwasie. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!